Witam was ponownie z tej strony, oczywiście Demonidas, i zapraszam na kolejny odcinek z serii, co gramy w Death's Gambit. I słuchajcie, już wiem wszystko odnośnie tej lokacji. Po pierwsze, na prawo tamtej kobiety, od tamtego NPC-a, nie ma żadnej nowej ścieżki. Tam jest ścieżka, którą już mamy sprawdzoną. To po pierwsze, a po drugie, wiem już, w jaki sposób zdobyć moją upragnioną księgę, która pomoże mi z tutejszym bossem. Zwiększy po prostu mi obrażenia o 5%, także to sobie zrobimy. Tak samo jak ten pasek zdrowia, myślę, że mógłbym sobie już jak najbardziej naprawić tym panaceum, bo w sumie czemu nie? Także skorzystajmy sobie z tego. A to jest przedmiot, który trzeba naprawdę bardzo takim szacunkiem traktować. I teraz tak, spróbujemy zdobyć tę księgę. Łatwo naprawdę tym nie będzie, tym zdobyciem tego, bo trzeba spaść w odpowiednim miejscu i odpowiednim momencie, mianowicie tutaj, słuchajcie. Zobaczcie, jak to było sprytnie ukryte, nie? Zobaczcie, to musimy sobie zarwać i teraz robimy tak. Proszę bardzo, no kurde, jak miałbym na to wpaść, nie? Ale mamy tutaj i odblokowałem osiągnięcie Bookkeeper za odblokowanie i odnalezienie po prostu wszystkich ksiąg w grze. Także bardzo miło, a teraz po prostu skorzystam sobie z piórka i możemy ruszać na bossa. Tak myślę. Zobaczmy tylko tak, reclaim. Dwa piórka stracone, możemy sobie je odzyskać. Czemu nie? Ilość odłamków pozwala mi na to. Nawet jeszcze dwa levele sobie wbiję, także naprawdę bogactwo po prostu. I teraz przejdziemy sobie do zarządzania piórkami. Myślę, że skoro jest taka walka nastawiona trochę na wyniszczenie mnie, to jest taki trochę survival, to myślę, że fajnie byłoby chociaż takie jedno, może maksymalnie dwa piórka tutaj zostawić, a reszta przyda mi się na walce. Tak, żebym mógł po prostu się na bieżąco leczyć. Więc teraz lecimy już śmiało na sam dół i ruszamy do bossa. Że to mnie nie ładuje w żaden sposób. Czy on spadł? Chyba niestety nie jest aż tak głupi, jakbym sobie tego życzył. Ale na szczęście tutaj nie może zejść. Dobra. I witamy ponownie na Inkwizytorze. Tak naprawdę w tej lokacji robiliśmy wszystko poza zdobyciem tego jednego skarbu. Tam faktycznie nie wiem, jak to iść, a próbowałem. Tam chyba trzeba wskoczyć i chyba można nawet, ale mi to jakoś nie wychodzi. No teraz mam niezłe tempo, ale wiele razy daje się niepotrzebnie trafić. Oho, zaczyna się. Oczywiście, no i nas starałem się ściągać, starałem się nas po to właśnie ściągać, żeby ataki obszarowe we mnie wchodziły, ale też po to, żeby odciągnąć mnie jakby od rozbijania tych tutaj kuleczek. O Jezu. Proszę szybciej. Dobra. Nie zredukowałem to na szczęście zdrowia. Czy mogę to rozbić po prostu? Mogę chyba. Życie nie straciłem, świetnie. Dobra, tamto już się skończyło. Tamta kulka, którą musimy kontrolować. Najgorsze co może być, to po prostu moim zdaniem złapanie trucizny, nie? Czy w moim zdaniem, w mojej sytuacji, no nie, znowu. A nie, dobra, to nie jest ta kulka, tylko to jest to, co nas ściąga. No i ginę. To jest właśnie to, widzicie, idzie cały czas walka. W miarę spoko. Mało tracę zdrowia i tak dalej, bo też, no ale to jest taka specyfika już tego akurat. I nagle po prostu dzieje się coś takiego, że czemu ten pasek mi nie schodzi? Dzieje się coś takiego, że ta woda się podnosi, nagle tamci do was przychodzą, jesteście spowolnieni i nagle giniecie, nie? Także to jest boss, na którym ta presja czasu jest bardzo mocno odczuwalna. No i naprawdę ciężko coś na to zarazić.
Dobrze, że droga do niego jest w miarę przyjemna. Bo bez tego byłby dramat. O, proszę, pięknie. Obu trafiłem. Jeszcze zrolowałem. Początek wręcz perfekcyjny, można powiedzieć. No, naprawdę. To chyba lepiej ogień się w sumie sprawdza, niż te błyskawice nieszczęsne. Kurde, uciekł? Nie, dobra. Był w zasięgu na całe szczęście. Teraz te kulki będą leciały, które będę musiał kontrolować, żeby nie walnęły w podłoże. Nie dostał. Tak, tutaj stwierdzam, że mogłem ten tom sobie jednak ulepszyć. No i się zaczyna. No i schodzi. A jaki winny. O nie, nie to zrobiłem. Nie to co należało, nie to co chciałem. Sobie podbiję, też powinienem mieć z tym spokój. Pięknie! A jednak nie będę miał spokoju. A, będę miał, dobra. Dobrze, za pierwszym razem założyłem. On już chyba nie wróci, co? Bo to już chyba druga faza się zaczyna. Czy na mnie w ogóle atakuje w jakikolwiek bezpośredni sposób? O Boże. Wszystko co było to przyjąłem na siebie. Tragicznie. Tak wcześniej mówiłem, że świetnie, tak teraz było tragicznie. Ale... Wiesz co? Wiesz co? Wiecie co? To w sumie nie jest też taki zły pomysł z tym bossem. Nie jest to źle zrobione. Na początku mniej mi się to podobało. Proszę bardzo. Kim ona mówiła? Jakim mistrzu? 3000, słuchajcie, odłamków na nagrody. Udało się pokonać Inkwizytora, nie wiem za którym razem, za czwartym chyba? Za trzecim? Piątym? Trudno zliczyć, bo było... Nie, za trzecim na pewno nie. Za czwartym albo piątym, tak mi się zdaje. Było trochę tych samych podejść, ale boss naprawdę nawet fajny, tylko że trochę tak sam z siebie za mało dawał, nie? On bardzo polegał tylko na tych przywołańcach. Możliwe, że twórcy nie chcieli go przekombinować po prostu. Zobaczcie, tam jest w ogóle statuetka śmierci też. Ciekawe, co tam jest, nie? Taki w tle. Chyba mi się tak właśnie wydaje, że nie chcieli go przekombinować za bardzo, no bo po prostu było tutaj tyle rzeczy, na które trzeba było zwracać uwagę. Jego matka. Wiecie, na te kule, na tą wodę, która podnosiła się cały czas, na walkę z tymi przeciwnikami, którzy się respili, na unikanie obszarówek, na unikanie tych kul ściągających nas w te kule, w te obszarówki i po prostu odciągające nas od tych zadań czasowych, a także no, rozbijanie tych czterech krwawych kryształów. Także generalnie boss był naprawdę fajny, dużo się tutaj działo. Podoba mi się ta walka, naprawdę podoba mi się ta walka. Ale zobaczmy teraz, co się dzieje. Ale jak? Możemy wrócić do domu ponownie. To się naprawdę nie dzieje, naprawdę. Soren. To się nie może dziać, naprawdę. Ona jest martwa. Nie. To nie może się dziać. Wiem, żeby nasze imię coś znaczyło. Byśmy byli zapamiętani. Aż śmierć się wzruszyła, słuchajcie. Death has been so grossly warped by Alduin and its Inquisitors, most of the world would have you believe it is a sin. But death is a matter of principle, neither good nor evil.
And like all children, they are legacies of their parents. A mirror into their past, to remind them what it is like to live for the sake of life, and not survival. But inevitably, the colors fade, and the world loses a little bit of magic every day you grow older. And when the magic has faded, you know it is time to move on. Because you have done your duty. You have passed on the mantle of life to the next generation. Whimsy in their eyes and the world full of magic. Kolejne panaceum. Tak, abyśmy po prostu mieli pewność, że naszej postaci się nie da zepsuć. Czyli jednak nie miałem co się tutaj przejmować za bardzo tym. No dobrze, wiedźmy. Patrząc, czy... Jezus Mary, ten talent cały czas żyje? To cały... Wydaje mi się, że go faktycznie nie uśmierciliśmy, że to cały czas się będzie działo w głowie naszego bohatera. I masakra, nie? Czekajcie, czy my jesteśmy tutaj na drodze do Kershora i teraz? Ej, tu jest znowu ta matka. Zniknęła. Będzie wszędzie widział, co? Tak. Mamy drugi symbol. To już było. Nie możemy tego przeczytać. Musimy znaleźć trzeci i to on będzie tam pewnie u Amulvaro? Amulvaro? Coś takiego. Tego maga. Tu na dole już byłem. Także tu wiem, że nie ma niczego super ważnego. I też tej księgi nie chciałem ulepszyć z tego powodu, że po prostu bardzo mi się teraz przyda... łuk na tego maga właśnie. Dlatego chciałem mieć miecz jak najbardziej sprawny. Jak najbardziej po prostu ulepszony. Tak bardzo jak to jest tylko możliwe, no. Także odpocznijmy sobie przy tej kapliczce, gdyby coś tutaj złego miało wydarzyć. Nie będę na razie wydawał fragmentów, czy też odłamków, tylko sprawdzimy sobie, czy po prostu w sklepie, w centralnym sanktuarium coś nowego się w ofercie nie pojawiło. Patrzcie, on teraz wszędzie będzie matkę widział, no. Na naszej drodze. Dobrze, chodźmy. Tutaj dawno nie zaglądałem w sumie. Co tu się dzieje? Jezu! Płoną? Ach! Co się dzieje? Hupalo defeated. Nie defeated Hupalo. Co to jest Hupalo? Kim jest Hupalo? My się nie dowiemy od nich. Don't be greedy. Run along. Coś nowego się może pojawiło w ofercie? Nie. Jakiś blink i tak dalej. Nie jest coś, co by mnie interesowało. Zobaczmy sklep jeszcze. Właściwości przedmiotów? Aha, dobra. To jest po prostu tutorial, dobra. Wiesz, jakaś nowa opcja. Boże! Zatrzęsło przez tego giganta w tle. Dobra. Up. Nic nowego nie ma. Okej. Okay. Zupełnie niczego nowego tutaj nie mam. Idziemy sobie tutaj. Zapytacie po co? Ano dlatego, że tutaj był przedmiot do zdobycia. Którego wcześniej nie mogłem zdobyć. I chyba teraz też nie zdobędę, mimo tego, że mam ten skok. Trzeba idealnie wskoczyć. Jestem ciekaw, co tam jest takiego. No bez kitu. O. Shield of Warding. Super. Mega 5 siły.
redukuje negatywny efekt statusów o 25%. Super. Dobra, to możemy śmiało lecieć na górę do Amulvaro i tam sobie już poleweluję. W to, co najbardziej mi się przyda, czyli w inteligencję. Gdyż wydaje mi się, że on będzie miał naprawdę sporą odporność na moje zaklęcia. Więc może zamiast błyskawic tam postawię raczej na krwawienie. No i zobaczcie. Dobrze, zatem lecimy dalej i najpierw może poleweluję. Przed tutaj oczywiście dotarciem do maga. Nie chcę jeszcze zmieniać tego zaklęcia z błyskawicami, ponieważ błyskawice przydadzą mi się na walkę z przeciwnikami po drodze do bossa. A przed bossem jeszcze jest jedna kapliczka, jak zresztą pamiętacie na pewno. I właśnie tam sobie będę w stanie te czary jeszcze zmienić, także... Zobaczymy, jaka teraz będzie różnica w obrażeniach, jakie zadaję. Z taką ilością inteligencji, ale i z takim mieczem. No kurde, po 200 obrażeń wchodzi, słuchajcie. 560 wyskoku, to jest coś niesamowitego po prostu. Jakie spustoszenie jestem w stanie tutaj zdziałać. Wiadomo, tak, no, to jest rzeczą naturalną, że obrażenia, które... Nie, patrzcie, mnie się wyleczyłem teraz. Które zadajemy bronią dystansową są mniejsze niż tutaj... mieczem, no to musi tak być z reguły. Nie było zbyt OP. Ale ta różnica, powiem wam, że już jest naprawdę potężna, nie? No patrzcie na to, 600 obrażeń ładowanym atakiem praktycznie wchodzi. To jest gigantyczna ilość obrażeń wręcz. Monumentalna. Dobra, na szczęście mamy skrót, także ta droga też nie jest jakąś katorgą. Ja dobrze widziałem, że było 666 obrażeń. Okej. Dobra. I tutaj do tego bossa oczywiście mamy wszystkie księgi. Mamy księgi na każdego bossa już w grze, więc podejrzewam, że to jest ostatni taki normalny boss, a w Kersiora i przyjdzie nam zmierzyć się już z takim finalnym bossem. I tam się zakończy Death's Gambit, na to by wychodziło. Chociaż może się mylę. Mam nadzieję, że tak, bo szczerze mówiąc chciałbym, żeby ta przygoda trwała jak najdłużej. Ale wszystkie znaki na niebie i ziemi właśnie sugerują, że to będzie już, słuchajcie, koniec tej wspaniałej historii. Zobaczmy tak, level. Stać mnie na poziom odziwu. Także bardzo dobrze. I zarządzamy sobie teraz jeszcze naszymi czarami i zmienię sobie błyskawice na mrok. Wydaje mi się, że powinien mieć znacznie więcej tych czarów na tym etapie gry, no ale cóż, a może nie. Okej, także jest wszystko. Może po tym magu dostanę jakieś nowe zaklęcia. Może, może. Dobra, idziemy. Już słychać tą nutkę taką, która też leci nam tym bossie, tylko że jest troszkę bardziej dynamiczna. No, zdecydowanie bardziej dynamiczna. Witam ciebie, magu. Your persistence is maddening. Why must you pester me so? Be gone! The castle is my command. No bo takie coś tam nic nie da. Ej, zapomniałem o łuku, no. Uziwa. Dobra, zabijmy. Dobra, uznajmy, że tego nie było. Ale już nie najgorsze obrażenia mu robię. Więc tak, łuk tutaj był, znaczy Cinder Bow. I będzie o, w ten sposób. W sumie. Dobra, dawno nie korzystałem z łuku. Puh, spróbujmy. To obrażenie jest największe, nie wiem, czy nie powinien ich trochę bardziej podkręcić. A z drugiej strony ma tyle HP. No ja, to jak Endless prawie, nie? Kurde, to jeszcze jedno. Są zawsze cztery. Nie mam właściwie broń do używania tego, co? O Boże, bo ja mam łuk na... Na broń głównej jakby chyba. Chyba to jest ten problem. Aha. Czy mnie pykło chyba. Dobra, wyleczę się. Nie, muszę mieć księgę, żeby z czarów korzystać w ogóle. Na to by mi wychodziło. No dobra. Myślałem, że te czary nie są zależne od księgi po prostu. Kurde, że to musi do tyłu jeszcze atakować, to jest dramat. Dobra, czyli łuk będę musiał bardzo często i szybko sobie przełączać.
dziwnie atakuje. Dobra, on tak dziwnie atakuje. Powiem wam, że ciężko będzie go pokonać, bardzo. Wydawało mi się, że ten łuk to będzie świetny wybór. Widzę, że to jest tragedia. A, nawet nie mam dojścia do niego tam. Fajnie, że on poza obszarem walki był. Ma tekst normalnie w stylu symetry z Overwatch. Nie no, to jest tragedia. Muszę koniecznie sobie zmienić ten łuk. Tylko nie wiem, co wtedy z tymi kulkami robić. No, jeszcze lepiej. Zebrałem zły slot. Źle. Dobra, będzie dużo odłamków, nie? O Jezu, 493. Nice. No to powiem wam tak, sprawa się komplikuje. Brakuje mi jakiegoś takiego porządku w ekwipunku. Powinno być jakieś, tak jak ktoś z was wspominał, ustawianie kategorii rzeczy, nie? To by naprawdę dużo zmieniło. Tak jest bałagan straszny. Dobra, to będzie moja pierwsza broń. Nawet nie wiem za bardzo, jak tego widzicie. Poprzenosić, niestety. No i łuk będzie na drugiej stronie. Będę się tak robić za każdym razem, bo to jest chore. Tak, tak, tak. I tak, nie? Chyba, że... Tak, tak. Nie, tak się nie da. No, czyli na sam dół muszę robić. Leaf? Nie wiem, jakby to zadziałało. To jest po prostu anulowanie. To jest tak, że możemy to kółkiem zrobić. No bo nie ma za bardzo jak... Nie wiem za bardzo jak porządku zrobić tutaj nawet. To mnie boli. To nie wiem, co z tymi kulkami mogę porobić w takim wypadku. Latającymi. Mamy duży problem z tym bossem przez to właśnie. To jest największa trudność, moim zdaniem. Bo on mi strasznie ogranicza obszar walki. Dobra, on tu mocno wyczekuje wyprowadzenie tych ataków. Teraz miałem szczęście. Ale też takie sobie, powiedzmy, bo były blisko, ale nie wykorzystałem tego. Nie w tę stronę. O Jezu. Przepraszam, częściej z blokowania korzystać w tej grze. Zdecydowanie częściej. Oj. Wow, dobra. To było niezłe. Wow! Sądziłem, że przełamię go w ten sposób. Dobra, teraz się w te kulki zamieni, nie? Wow! Aha, dobra. Myślałem przez chwilę, że na środku jak jestem, to nie otrzymuję obrażeń żadnych. Że jakiś błąd tam jest, ale... Kurde, głupie to było. Ile dostanę teraz ze 100? 200, Jezu, nieźle. Ale coraz lepiej idzie. Dobra, niesiem nową fazę. Nie wiem, czy się całkowicie resetuje nasze miejsce walki, z tych kulek, czy z pierwszej fazy czyści, czy nie. Ale jeśli tak, to będzie w miarę do przeżycia, muszę przyznać szczerze. Dobra, ale coraz lepiej idzie na tym bosie. Ciężko będzie go zrobić, jest do zrobienia, ale to będzie katorganem. Moim zdaniem najtrudniejszy boss do tej pory i chyba najfajniejszy, jeżeli chodzi o scenerię, jeżeli chodzi o animację i tak dalej. Naprawdę mega mi się podoba. Guard break, niedobrze. Wow, tu jeden cios już mnie przełamuje. To kiepsko. O Jezu! Najgorzej na świecie. Aaaa!
kurde, jak one się tak chamsko tworzą, nie? Nie minimalnie niżej, żebym mógł je trafić, tylko idealnie tak, żebym nie był w stanie ich trafić tą księgą moją. Nawet jak trzy pociski wystrzelę, znaczy tym trzecim bym go trafił pewnie, bo drugi nawet jakbym się trochę inaczej ustawił, trochę bliżej, trochę dalej, no ale boli to, że tak mało brakowało. Muszę ten atak ogarnąć, bo on ma taki niefajny... Niefajnie atakuje nas, tak ciężko to wyczuć. Aha, zrespiłem się w... Nie, dobra, on... Nie, on nam nabija obrażenie jeszcze tym. To muszę mieć na uwadze oczywiście. Samym faktem... przeniesienia się jakby i przetransformowania powiedzmy na te cztery kule, to on nam nabija obrażenia. To muszę mieć na uwadze. Chyba przetransformowania się, może on po prostu znika i albo jest niewidzialny, a te kule są nieważne, tak czy inaczej, wiecie co? To są trzy fazy, nie? Ja się boję tej trzeciej. Właśnie ta druga nie wyglądała na jakąś straszną. Chyba, że on tam robi coś więcej. Niż to, co pokazał. No i kurde, znowu. Miałem mało życia, aż tak. Za bardzo skupiłem na jego pasku zdrowiu. Dobra, jeszcze ostatnie podejście zrobimy sobie w tym odcinku. Wiem, jakie błędy popełniłem na tym bosie. Jak najbardziej jestem ich świadomy. I mam nadzieję, że teraz po prostu pójdzie lepiej. Może sobie coś pokombinuję też z ilością rzeczy do leczenia, żebym zadawał większe obrażenie, żebym szybciej mógł przez tą pierwszą fazę przebrnąć, nie? O Boże, tragedia. Niestety. Chociaż... Ten timing, to trzeba sekundę poczekać przed tym. To jest tak nienaturalne dla mnie, że... Ciężko się tego przyzwyczaić. Dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. No, zobaczyliśmy w sumie dwóch bossów. Jednego już znaliśmy wcześniej, jednego udało się zobaczyć też chyba poprzednio, ale udało się go pokonać w tym odcinku. Także jestem z tego bardzo zadowolony. Tak czy inaczej, będę mega wdzięczny za każdego lajka pod tym filmem, za każdy komentarz. Zachęcam do subskrypcji kanału, oczywiście, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem w kolejnym odcinku, już jutro o 16:00. Trzymajcie się, cześć!